Dzisiaj Państwu opowiem historię Pegasusa, która wydaje mi się nie wszystkim jest znana, a która może Państwa zainteresować, dlatego że ten temat podsłuchiwania programem specjalnym Pegasus jest dzisiaj na topie. Jak Państwo zapewne słyszeli, wielu polityków PiS-u również obawia się, że byli podsłuchiwani Pegasusem. Nawet muszę Państwu powiedzieć, że dzwonili niektórzy dawni moi koledzy, od 10 lat się nie odzywali, a teraz dzwonili pytając, czy wiem, czy byli podsłuchiwani programem Pegasus, czy nie. Bo jak wiemy, PiS podsłuchiwał swoich nawet posłów, swoich polityków, chcąc sprawdzić nie tylko, czy popełniają jakieś czyny zabronione, o, to by się może przydało, ale również sprawdzić, co myślą o Jarosławie Kaczyńskim, co mówią. Czy ich deklaracje lojalności wobec prezesa PiS-u są szczere? Czy w cichości WhatsAppa czy Signala nie wyrażają jednak negatywnych opinii o panu prezesie? Co w niektórych przypadkach, jak słyszałem, doprowadziło do wycięcia ich z list. Autentycznie. Są takie historie, które do mnie docierają, które świadczą o tym, że na podstawie informacji uzyskanych przez program Pegasus ktoś, nie mówię, że prezes Kaczyński, bo takich dowodów nie mam, podejmował decyzję o wykreśleniu kogoś z listy z tego powodu, że jakiś czas wcześniej wypowiadał się negatywnie przez telefon, czy nawet na spotkaniu prywatnym podsłuchiwanym tym programem o panu prezesie. Czujność rewolucyjna Jarka nie zawiodła. Ścigał i pilnował wszystkiego. Wierz i kontroluj. To była jego maksyma. Ale wracając do stanowiska, wracając do historii Pegasusa, która zaczęła się oczywiście bardzo dawno w Polsce, 6-7 lat temu, ale która została odkryta trochę przez przypadek. Pierwszą potwierdzoną informacją o Pegasusie była historia mojego telefonu. Zaczęło się od tego, że jak zostałem zatrzymany, to jedną z pierwszych rzeczy, którą CBA mi wzięło, to był mój telefon. Najpierw zauważyłem, że jak w samochodu już w kajdankach skuty dzwoniłem do żony, to agent CBA próbował podejrzeć PIN kod telefonu. No to mu się nie udało i PIN-u mojego telefonu nie poznali, ale telefon zabrali. I wbrew temu, że na samym początku przy tworzeniu protokołu przeszukania mnie osobistego i mojego domu została wyrażona przez pana mecenasa Wendę jasna deklaracja, że wszystkie sprzęty elektroniczne i wszystkie dokumenty zabrane mi mogą zawierać tajemnicę adwokacką i obrończą, to prokuratura za wszelką cenę próbowała otworzyć ten telefon. Zgodnie z przepisami, po takiej deklaracji adwokata bądź jego pełnomocnika, prokuratura ma obowiązek dostarczyć sprzęt do sądu i oczekiwać na decyzję sądu w tej sprawie. W tej sprawie stało się jednak inaczej. Mój telefon został wywieziony do Lublina i tam była próba podjęta przez biegłego otworzenia tego telefonu. Jestem wdzięczny programistom Apple, że bez PIN kodu nie byli w stanie tego otworzyć. Ale prokuratura się nie poddawała, próbowała wygrać w sądzie sprawę o to, żeby nie musieli mi zwracać tego telefonu. Oczywiście, jak wszystkie sprawy mojej historii przegrali, to był Sąd Okręgowy w Warszawie, później Sąd Apelacyjny, walczył w obydwu sprawach osobiście, na 6 rozprawach się stawiał prokurator, szef prokuratury regionalnej, pan prokurator Ziarkiewicz, któremu też jestem wdzięczny, bo myślę, że wszyscy powinniśmy być wdzięczni, bo poprzez to, że jeździł na każdą sprawę, zwrócił mi bardzo uwagę na ten telefon.
O co im chodziło? W moim przekonaniu chodziło im o to, żeby legalnie otworzyć ten telefon. Legalnie to znaczy na podstawie decyzji sądu, aby zalegalizować te wszystkie rzeczy, które wcześniej ukradziono z tego telefonu Pegasusa. I to zwróciło bardzo moją uwagę. Opowiadałem tę historię później już po wygraniu sprawy, po stwierdzeniu nielegalności przeszukania mojego, po stwierdzeniu nielegalności zatrzymania. Opowiadałem tę historię Radkowi Sikorskiemu i po jakimś czasie, 2 lata temu, Radek do mnie zadzwonił i mówi, że rozmawiał, czy że słyszał o System Lab, to jest takie laboratorium w Toronto, które bada, czy dana osoba nie była zainfekowana specjalnym programem śledczym. A to, że nie wyciągano różne dokumenty z kancelarii, które miały charakter objęty tajemnicą obrończą czy adwokacją, to ja już wiedziałem. Wiedziałem z publikacji w TVP, bo w jednej sprawie moje maile pomiędzy mną a klientem posłużyły do ataku na mnie w próbie uzyskania decyzji sądu dyscyplinarnego, aby mnie wyrzucić z adwokatury za ujawnienie tajemnicy adwokackiej, a w drugiej sprawie ujawniono rady moje wobec klienta w sprawie karnej. W ten sposób chciano mnie zdyskredytować, że pomagam, to był sok z buraka, taki właściciel soku z buraka, że mu pomagam unikać odpowiedzialności za zniesławienie funkcjonariuszy PiS. Jakby adwokat się nie zajmował właśnie tym, żeby pomagać ludziom podejrzewanym czy oskarżanym o jakieś rzeczy, w tym, aby wygrali sprawę. Tak więc ja wiedziałem wcześniej, że wyciągano mi różne sprawy. Z tego powodu część w ogóle operacji zapisu o charakterze wrażliwym wyniosłem za granicę. Operacji, które miały charakter szczególnie wrażliwy dla moich klientów, bo uznałem razem z żoną, uznaliśmy, że coś się dzieje niedobrego, jeśli jesteśmy po prostu elektronicznie infiltrowani i w związku z tym, aby zapewnić tajemnicę obrończą czy adwokacką, musimy pewne operacje wynieść za granicę. Tak żeśmy zrobili. W każdym razie Radek do mnie zadzwonił, dając mi telefon do Johna Scott Royaltona, z którym się skontaktowałem i któremu przekazałem odzyskany od pana Zierkiewicza ten telefon, a właściwie jego zawartość, bo było to przesłane elektronicznie. Po 3 dniach do mnie zadzwonił i powiedział mi, proszę, żeby siąść wygodnie na kanapie. Był pan ofiarą programu szpiegowskiego Pegasus. Najprawdopodobniej cała zawartość pańskiego telefonu została przekopiowana przez polskie służby specjalne i może znajdować się w rękach polskiego rządu, albo może też innych rządów, nie wiadomo. Bo przecież nie wiemy jeszcze, jaka była relacja informacyjna pomiędzy Izraelem a polskimi służbami. To była pierwsza potwierdzona informacja o Pegasusie. Drugą osobą, której potwierdzono tę informację, była pani prokurator Wrzosek, która też się skontaktowała z Instytutem w Toronto i która też miała potwierdzone włamanie na swój telefon. I te pierwsze dwa nazwiska moje i pani prokurator Wrzosek zostały ogłoszone w grudniu 2 lata temu w agencji Associated Press. Później John poprosił mnie o to, żebym szukał następnych osób, które mogłyby być poddane temu programowi. Ja zaproponowałem Brazy, okazało się to trafiony strzał. Później szukaliśmy wiele osób, pana Kołodziejczaka też zamówiłem do tego, żeby zbadał, okazało się, że też trafiony, pana Malinowskiego. Generalnie ustaliliśmy 6 osób, ale było wiadomo, że to jest wierzchołek góry lodowej. Tak się
rozpoczęła afera Pegasusa w Polsce. Od telefonu Radka Sikorskiego. Mamy parę dni temu bardzo mocne stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej, która w bardzo mocnych słowach, zwracając się do prokuratora generalnego, prosi o przedstawienie informacji, czy inni adwokaci też nie byli podsłuchiwani tym programem. Może dla Państwa wydaje się to dziwne, dlaczego adwokaci przywiązują taką ogromną wagę do tej kwestii, ale chciałbym to w jakiś sposób wytłumaczyć, to stanowisko Naczelnej Rady, dlatego jest tak mocne, bo ono się opiera na tym moim przypadku, bo to jest rzecz fundamentalna. Adwokatura bez tajemnicy adwokackiej nie istnieje. Bez tajemnicy obrończej nie funkcjonuje proces karny. To są fundamenty naszej cywilizacji. Dlatego w kodeksie jest zapisane bardzo jasno, że nie wolno przesłuchiwać księdza co do faktów, który się dowiedział w czasie spowiedzi, ani adwokata, który się dowiedział o danych faktach w ramach udzielanej pomocy prawnej podejrzanemu. To są absolutne fundamenty. Tajemnica obrończa, tajemnica tego, że klient ma prawo powiedzieć rzeczy, które absolutnie nie życzy sobie, aby były ujawnione komukolwiek. I one są objęte tajemnicą obrończą, dopóki klient ich nie zwolni. To są rzeczy fundamentalne dla naszej kultury prawnej i też stanowiące istotę, można powiedzieć, zawodu, który wykonuje. Zawodu, który jest dla społeczeństwa niezbędny, bo jak pokazało doświadczenie walki z PiS, to właśnie adwokaci byli jednym z pierwszych celów, dlatego że my zawsze stoimy na tym froncie. Jeżeli ludzie walczą z państwem, to najczęściej przychodzą do właśnie adwokata, bo nie znają wszystkich uwarunkowań prawnych, nie mają wiedzy potrzebnej do tego, żeby walczyć ze strukturami państwa. I szczególnie w czasach, gdy nie mamy demokracji, gdy zbliżamy się do dyktatury, tak jak było za czasów PiS. Bo demokracja to nie tylko rządy większości, to jest demokracja, to też praworządność. A myśmy praworządności nie mieli, więc nie mieliśmy de facto pełnej demokracji. I w takich sytuacjach ludzie muszą mieć zapewnioną pomoc adwokata i państwo autorytarne przede wszystkim w adwokatów bije, dlatego że obywatel bez nich często jest bezradny. Po prostu nie jest w stanie z tym państwem skutecznie walczyć. A to bicie w adwokatów właśnie najczęściej polega na podsłuchiwaniu, wyszukiwaniu jakichś haków, próbie znalezienia czegoś, a w moim przypadku próbie wyciągnięcia informacji po to, żeby skompromitować publicznie poprzez to, że jest nieszczelność w systemie danej kancelarii. Jedną z najważniejszych rzeczy w każdej kancelarii, a już na pewno w tej kancelarii, której wraz z kilkunastoma adwokatami prowadzimy z żoną, jest właśnie tajemnica adwokacka i szczelność tego systemu, aby chronić prawa naszych klientów, aby chronić ich prawo do intymności i aby w ten sposób zapewniać skuteczną obronę. Ponieważ wielu państwa o to pyta, to na to pytanie również publicznie odpowiem. Dlaczego ja zdecydowałem się nie być posłem zawodowym, tylko pracować w adwokaturze? Proszę Państwa, przede wszystkim dlatego, że nie widzę tutaj sprzeczności. Oczywiście, jeżeli ktoś ma takie możliwości i takie przesłanki, czy też ochotę na to, aby zająć się wyłącznie pracą parlamentarną, to bardzo dobrze i bardzo się mu to chwali. Ale w niektórych przypadkach, i ja uważam, że powinno być to trochę
częściej tak naprawdę w Polsce stosowane. Posłowie, którzy nie pracują w rządzie, a przecież takich jest całkiem sporo, powinni jednak wykonywać swój własny zawód. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli człowiek wykonuje zawód własny, znajduje się między ludźmi w swoich normalnych relacjach zawodowych, w moim przypadku prowadząc działalność gospodarczą w ramach oczywiście kancelarii, ograniczoną, jeżeli chodzi o mnie, i tutaj też muszę to zaznaczyć, ja nigdy nie prowadziłem żadnych spraw, które były za pieniądze państwowe czy samorządowe. Zawsze, ponieważ miałem przeszłość polityczną, jak się okazało, miałem mieć przyszłość polityczną, a teraz jest to moja teraźniejszość. Nigdy nie prowadziłem żadnych spraw, które byłyby za pieniądze państwowe. Unikałem tego i dobrze robiłem, bo szczególnie teraz to byłby po prostu oczywisty konflikt interesów. Tak więc ta działalność zawodowa, działalność w ramach funkcji poselskiej z natury rzeczy musi być limitowana, bo nie może dojść, i to też jest jedna z zasad etyki zawodowej, nie może dojść do konfliktu interesu. Ja nie mogę z jednej strony pracować dla rządu, a z drugiej strony ten rząd kontrolować jako parlamentarzysta. To byłaby kompletna sprzeczność i nieporozumienie. Także nigdy nie brałem żadnych zleceń ze strony spółek Skarbu Państwa, ich podmiotów zależnych, samorządu, spółek samorządowych, fundacji, funduszy. Nic z tego. Nigdy nie tego, żeśmy nie reprezentowali. Właściwie my się wyłącznie zajmujemy sprawami osób prywatnych, które mają jakieś problemy prawne albo problemy gospodarcze, ale wyłącznie prywatny biznes. I to raczej szukamy takiego reprezentowania osób, które nie są specjalnie na świeczniku też tego wielkiego prywatnego biznesu, chociaż mamy parę spraw głośnych, które Państwo znacie, które dotyczą wielkich zagadnień, ale raczej jest to z okresu walki właśnie z PiS-em, kiedy nawet i duży biznes potrzebował czasem pomocy adwokata, który się nie bał sprzeciwić państwu. To jest historia znana reprezentowania pana Leszka Czarneckiego w konflikcie dotyczącym, no, w aferze KNF-u, kiedy próbowano od niego wymusić łapówkę za ochronę jego biznesów. Ale generalnie raczej staramy się unikać tych wielkich spraw, albowiem to też wchodzi w jakąś relację zwykle z państwem i prędzej czy później ten duży biznes, przynajmniej w warunkach Polski, gdzie duża część gospodarki jest powiązana z państwem, wchodzi w te relacje. My raczej koncentrujemy się na tych, którzy mają wyłącznie prywatne interesy. Taki jest styl, można powiedzieć, naszej butikowej kancelarii, która ma dwie gałęzie. Jedną prowadzi ode mnie trochę moja żona, drugą prowadzę ja. Tak więc to jest tytułem wytłumaczenia dla tych wszystkich, którzy się o to pytają. W związku z czym w Sejmie ja pracuję społecznie, uposażenia nie pobieram, dietę, którą otrzymuję, bo nie mam możliwości jej nie otrzymywać, tak mi powiedziano, przeznaczam na finansowanie różnych działań o charakterze politycznym, właściwie rozliczeniowym, które wspomagam w ten sposób tą moją grupę przy finansowaniu różnego rodzaju działań o charakterze głównie pomocy prawnej dla tych rzeczy, które robimy w ramach naszej grupy. Tak więc jestem posłem społecznym i dobrze mi z tym. Uważam, że im więcej byłoby takich ludzi, będę zachęcał w przyszłości, następnej kadencji, aby więcej moich kolegów, adwokatów podejmowało się próby uzyskania mandatu poselskiego, albo im to jest dobre, dlatego że
w Sejmie bez przerwy mamy do czynienia z sytuacjami prawnymi i praktyk prawa zawsze widzi trochę inaczej suchy zapis prawny niż ktoś, kto teoretycznie tylko z prawem funkcjonuje albo ekspert, który pracuje w Sejmie. Praktyka prawa bardzo zmienia oblicze tego, jak należy rozumieć prawo, bo prawo wtedy się rozumie, kiedy się je praktykuje. To jest taka moja ogólne doświadczenie życiowe, że zupełnie inaczej wygląda przepis przeczytany nawet przez prawnika w kodeksie, a inaczej wygląda to w sytuacji, w której się ma to wypraktykować na sali sądowej czy w relacjach z prokuratorem. I jeszcze na koniec dodam, że oprócz tej dziedziny, którą normalnie pracujemy zawodowo, ja również, i to też ogłaszałem, będę się zajmował wykorzystaniem kancelarii do tego, aby próbować znaleźć osoby, które w ramach PiS-u chciałyby skorzystać z dobrodziejstwa małego świadka koronnego, zamiast za opowiedzenie organom ścigania prawdy o tych czasach i o czasem przestępstwa, w których brali udział. To będzie też jedna z takich moich prac społecznych, które za darmo będę wykonywał dla osób, które chciałyby skorzystać z tego dobrodziejstwa i jednocześnie pomóc organom ścigania w wyjaśnieniu tych wielu afer, które właściwie nas zalewają każdego dnia. Tak więc wracając do historii Pegasusa. Stanowisko Naczelnej Rady Adwokackiej broniące adwokatów jest bardzo mocne i ja je bardzo mocno popieram. Apeluję do prokuratora generalnego, aby ujawniono listę ofiar, tę przynajmniej, która jest w dosyć oczywisty sposób związana z upolitycznieniem tego instrumentu, jakim był Pegasus. Szczególnie jeżeli tam mamy do czynienia z adwokatami. To jest rzecz, która wydaje mi się niezbędna i Komisja Śledcza też mogłaby się do tego przyczynić, która powstała, przed którą będę zeznawał tę historię, również z pewnością będę opowiadał na Komisji Śledczej. Nie wiem, kiedy mnie Wysoka Komisja zechce wezwać, ale z pewnością się stawię i z pewnością całą ze szczegółami tę historię opowiem. Jeszcze Państwu dodam, że z rzeczy, których wiemy, bo ujawniła je kiedyś Gazeta Wyborcza na podstawie źródeł w CBA, to co mi ściągano z telefonu, to w pierwszej kolejności były rozmowy z Donaldem Tuskiem. Robiono stenogramy i przeszukiwano zdanie po zdaniu, czy czegoś nie można złapać, żeby coś można było oskarżyć mnie albo jego. Nic nie znaleźli, w związku z czym darmy był to trud i nic im to nie pomogło, ale taka była mechanika poprzednich rządów, które, jestem tego pewien, już nigdy nie wrócą. Polska okazała się czymś innym niż Rosja. Więźniowie polityczni w Rosji giną. Ostatni, Nawalny, bardzo smutny przykład, bardzo współczuję jego rodzinie. Niezrozumiała dla mnie była decyzja o powrocie do Rosji. Wydawać by się mogło, że powinien lepiej znać system państwa rosyjskiego. Dla mnie było oczywiste, że nie wyjdzie żywy z tej podróży i że Putin nie daruje mu tego, co o nim powiedział. Polska okazała się znowu w pewnym sensie przed murzem zachodniej cywilizacji, bo granica pomiędzy praworządnością a bezprawiem znowu biegnie na granicy polsko-rosyjskiej. Taka jest historia. Dziękuję Państwu uprzejmie.
Shh.